Witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałabym powiedzieć, że będzie to czytanie dla znaku, właściwie dla wszystkich znaków Zodiaku. A to jest taki krótki wstęp do tych czytań i to będą czytania energii, która może nadejść w roku 2019. Jedna, którą ostatnio kupiłam, która bardzo mnie fascynuje, kabalistyczny tarot, Rider-Waite-Smith i Thoth. Oprócz tego, co będzie w uczuciach, to właśnie użyję talii The Art of Love. Natomiast jedna karta z wyroczni, że to tyle wstępu. Dla każdego znaku będzie osobno filmik, a to jest wstęp do każdego z nich, zatem zapraszam do czytania. Szkody, ewentualnie wrogowie. Zobaczymy, czy takowi są. Także zaczynamy. Potem jeszcze dodam, że będą trzy karty z The Art of Love, żeby zobaczyć, co bliźnięta mają w Departamencie Miłości na rok 2019, a na koniec zamkniemy czytanie kartą z wyroczni energii. Także zapraszam, robimy. Co tutaj mamy? Mamy energię 8 buław. Jest to energia szybka, ognista, bardzo czerwona, jak widać. Ósemka buław jest to szybkość, jest to wszystko szybko się dzieje. Także wchodzimy jakby w ten rok 2019 z dosyć dużą szybkością. To jest to Merkury w Strzelcu i mamy tu literę Szed, Czet. Jest to litera hebrajska. Jest to ósma litera hebrajska i jest to połączenie duże z ziemią. Tutaj widzicie, potem schodzi ta energia schod do Malkut, czyli może to być tutaj połączenie z ziemskością. Natomiast chodzi tu głównie o to, że w tej pozycji chod tutaj na drzewie życia mamy tu wspaniałość, takie uznanie też drugiego człowieka i w połączeniu z planem duszy, z energią litery ósmej, to tak jak mówiłam, jest duże połączenie z ziemią i rozumienie też emocji drugiego człowieka. To też jest czasami zbyt szybko, robienie czegoś zbyt szybko, nieprzemyślanie, niedokończenie do końca, niezrobienie tego, co chcieliśmy zrobić i jakby takie pędzenie bez zastanowienia do przodu. Także to jest energia, która jakby zaczyna, potem przechodzimy i mamy arcykapłana. Arcykapłan. Jest to byk, znak reprezentujący, połączący go z bykiem. Mamy tu literę hebrajską Wav, czyli jest to szósta litera hebrajska. I po hebrajsku Wav tłumaczy się jako hak, jako taki hak, który gdzieś jest wysoko w górze załączony, połączony z boskością. Jest wysoko na drzewie życia, więc tutaj jest połączenie z dwójką. I jakby potem ten hak jest zakręcony w miejscu, gdzie jakbyśmy patrzyli na człowieka. Powiedzmy, że hak zaczyna się w myślach, przechodzi przez serce i potem jest akcja i mamy to, co gdzieś tam najpierw zobaczyliśmy u siebie głęboko w wyobraźni. I to się potem manifestuje na planie ziemskim i schodzi coraz niżej. Takie jest znaczenie w planie duszy tej litery szóstej. Natomiast arcykapłan jako arcykapłan to jest często głowa, jeśli nie kościoła, to innej instytucji. Często wiąże się z instytucjami, więc może to oznaczać
jakieś połączenia z instytucjami. W zależności od tego, kto będzie słuchał tego czytania, to może to być na przykład małżeństwo, jeżeli jesteście zaręczeni, może to być rozwód, jeżeli jesteście w małżeństwie. No, po prostu jakieś pozwolenia, czy jakieś dokumenty, czy nauka, studia, pójście na studia. Taka dominująca energia, i to są wielkie arkana, więc jest to dosyć silna energia, która może potrwać dłużej niż tylko w przyszłym roku. Także dużo nauki, jak gdyby dla bliźniąt na nadchodzący rok. Kolejną kartą jest karta 10 mieczy, i to jest Słońce w bliźniętach, właśnie wasza karta. Jest zejście na ziemię. Byliśmy wysoko z arcykapłanem, a teraz, jak widzicie, jesteśmy już w pozycji ziemskiej Malkut. Zatem mamy tutaj zakończenie jakiegoś etapu, doprowadzenie czegoś do końca. Tutaj jakby jesteśmy w ósemce, spieszący się, biegnący. Może warto jeszcze poczekać i nauczyć się czegoś wraz z papieżem, lub przemyśleć, czy to jest dobry moment, żeby zakończyć w tym miejscu swój projekt, i może rzeczywiście zastanowić się nad tym. Litera J to jest taka litera w alfabecie hebrajskim, która oznacza w tłumaczeniu dłoń, ramię, i mówi o tym, że należy pracować. Jest to praca, praca, praca. Takie bycie w serwisie. W zasadzie cały czas gdzieś ma się na myśli jakieś projekty i pomaganie ludziom też w wielu wypadkach. Jest to taka energia intelektualna bardzo, bo 10 mieczy to są myśli, to jest powietrze. W związku z tym, jakby patrząc na te karty, które tutaj leżą, wygląda na to, że rok nadchodzący będziecie wychodzili z jakimś projektem z tego roku. Będzie obfity w naukę, w nowe doświadczenia z instytucjami, lub też formalne uczenie się gdzieś, lub nauczanie, bo może ktoś będzie nauczycielem i właśnie robi i zrobi, ja dokończy jakieś kwalifikacje czy szkolenie w tej dziedzinie. Wygląda to bardzo mi na czytanie na temat pracy. No dobrze, to zobaczmy po kolei, żeby nie przedłużać, bo potem to się strasznie długie robi czytanie. Zobaczmy, kim jest w 2019 roku bliźniak. No, bliźniak ma tutaj 8 mieczy, czyli ma niejako różnorodność myśli. Jest ich dużo i one mogą, jak widzicie na karcie, one wyglądają, każdy jest z innej beczki. Oprócz tych dwóch, które jakby kierują się w dół, cała reszta jest z różnych ojców, bym powiedziała. Także jest to iluzja w umyśle, takie zmieszanie, zamieszanie trochę, i czegoś może bliźniak nie widzieć w sobie, ponieważ jest to ja w 2019 roku, więc może warto przyjrzeć się sobie. Znowu jest ósemka, czyli jest tu połączenie z tymi 8 buławami, jakby ta sama pozycja na drzewie życia. No, mamy też fajną energię tutaj wspierającą, bo jest król buław, czyli ogień. Ogień i powietrze bardzo dobrze. I król wie, jak tą swoją buławą miotać czy używać ognia, ponieważ on już wiele razy uczył się tego, był pewnie niżej i niżej, a teraz to już jest mistrzem i kreatywności, i z tym królem na pewno będzie łatwiej poradzić sobie z tymi 8 mieczami. Także warto przyjrzeć się swojej kreatywności i zobaczyć, w jaki sposób mogę używać energii króla buław do tego, żeby moje myśli się uporządkowały, żeby nie być w iluzji, żeby właściwie zdjąć opaskę z oczu, czy wyprostować, czy wymienić te miecze na
na takie same lub zrobić tutaj jakiś ład i porządek w tym departamencie, czyli w sobie, w swoim ego, w swojej osobowości. Dalej mamy pozycję, finanse, co posiadam, moje bogactwo. I mamy bardzo ładnie królową do pary z tym królem w bogactwie, a w podstawowej energii mamy dwie buławy, czyli jest to taka energia barana w strzelcu. Dwie buławy to może być jakiś wybór, może to być wysłanie, wybranie drogi dla siebie finansowej, gdzie mam inwestować. Jakie bogactwo mam, czy mam tyle, ile mi wystarcza, czy może chcę zmienić pracę, czy może chcę wybrać jakąś inną drogę i podążać inną drogą. Można użyć tutaj w tym wyborze energii królowej buław, ponieważ ona też jest mądra, tak jak król, i ona wie też, jak tą buławą powywijać, żeby to dobrze było i żeby nie spalić kogoś zaraz. To jest bardzo sympatyczna królowa, która ma wielu wielbicieli często i potrafi sobie na przykład wypracować, potrafi być duszą towarzystwa. Może nie wypracować, a potrafi być duszą towarzystwa i potrafi w ten sposób załatwić różne interesy. Także tu w finansach wygląda to tak, że może będzie trzeba podjąć jakąś decyzję na temat kasy. Albo sobie zobaczyć, co mam i wybrać, czy chcę to zatrzymać, a czy chcę to porzucić, bo nie zawsze trzeba jakby wybierać, żeby zatrzymać sobie jakieś rzeczy fizyczne. Czasem warto się pozbyć czegoś, żeby po prostu lżej się żyło. Dalej zobaczymy, co tutaj się znajduje w edukacji, w wykształceniu, w środowisku. No, tu mamy podstawową energię rycerza kielichów. Jest to rycerz, który porusza się na białym koniu, ma czyste intencje, czyli wykształcenie, jak gdyby chciałby się wykształcić w uczuciach, w tym, co dla niego jest ważne, a ważne dla niego są uczucia. Chciałby podarować kielich komuś, więc jakby chodzi tu w dużej mierze o to, co czuję, co chciałbym mieć w tym kielichu, z kim chciałbym się dzielić, jeśli chodzi o środowisko. Jeśli chodzi o wykształcenie, to może zagłębienie się w siebie i zobaczenie, w którą stronę pójść. Podpowiedzią tu jest 10 monet. Piękna karta, która mówi o dzieleniu się energią w rodzinie. To jest taka karta sukcesu, spełnienia, często radości, radości życia, bycia żywym. Także jeśli chodzi o wykształcenie, edukację i środowisko, to wygląda to bardzo mi na środowisko rodzinne i takie szczęśliwe bardzo. Także podstawy do tego, żeby pójść do tych szkół i uczyć się na mądrego papieża, jak najbardziej. Jak najbardziej dla bliźniąt dobry czas w 2019, żeby udać się na nauki, znaleźć sobie może mentora, kogoś, kto zna już tajniki zawodu, w którym chcielibyśmy się kształcić. Dalej mamy rodzinę, życie rodzinne. I tutaj piękna karta, as buław, który jest potencjałem na wykreowanie czegoś fajnego. Zawsze as jest piękną kartą, która pozwala nam na rozwój, na doświadczenie czegoś nowego. Takie zapala się iskierka i z tej iskierki może być wielki płomień, ale też może go nie być, bo nie zawsze tak jest. Natomiast jeśli popatrzeć na drzewo życia, to bardzo wysoko na drzewie życia znajduje się ta karta
bo asy są wszystkie tu najwyżej w Keter, czyli w tym potencjale wielkim, który dostajemy jako dar od Boga. I możemy z nim zrobić to, co chcemy. Możemy go rozpalić i może płonąć i zrobić się z tego wielki ogień, albo możemy ugasić go potem. Obok są wielkie arkany, jest cesarz, który właściwie jest wyżej niż król. Jest mądry, jest głową nie tylko narodu jednego, często jest to imperium. Także jeżeli chodzi o rodzinę, przepraszam, tak, rodzinę i życie rodzinne, to wygląda, że może być na drodze bliźniaka cesarz, który czasami potrafi też być najmądrzejszy i najlepiej wiedzący wszystko, narzucający swoją wolę często, ponieważ tak ta energia może też działać. Trzeba popatrzeć może, czy ja jestem taką osobą, że wszyscy muszą robić tak, jak ja uważam. Także warto się temu przyjrzeć, pozastanawiać i może zacząć coś nowego właśnie z tym asem. Buław, który daje możliwość zacząć od początku. Także to w zależności od tego, kto co ma w swoim życiu rodzinnym. Dalej przechodzimy do dzieci i do szczęścia. Ci, co mają dzieci, to fajnie, a ci, co ich nie mają, to będziemy patrzeć, jakie szczęście ich tutaj czeka. Wygląda to na przyjemność, bo to jest sześć kielichów. A sześć kielichów to jest taka energia przyjemności. To jest takie czerpanie. To jest słońce w skorpionie i to jest takie czerpanie z tych kielichów, ale tylko we mnie, w środku. Czuję tą przyjemność, jestem zachwycona, czuję to szczęście, ale jakby nie dzielę tego szczęścia, bo jak sami widzicie, z tych kielichów nic się nie wylewa. Kielichy są po prostu zamknięte i takie perpetuum mobile. Jest to woda w połączeniu z ziemią. I znowu mamy ósemkę. Tym razem jest to ósemka monet. Jest to praca. Praca nad tym szczęściem lub też praca, która daje szczęście. To może właściwie być taka codzienność. Bardzo często jest tak, że jak mamy fajną pracę i lubimy to, co robimy, to odczuwamy to szczęście i jest nam dobrze z tym. I rano z przyjemnością podnosimy się z łóżka, chociaż jest jeszcze ciemno na dworze, tak jak teraz. I to nam daje dużo przyjemności i satysfakcji. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to uważam, że często dzieci same w sobie są wielką przyjemnością. I właściwie większość osób, większość ludzi kocha swoje dzieci i to jest cała przyjemność i szczęście je posiadać. W tym miejscu, w tym szczęściu i w tych dzieciach to tutaj bliźniak ma doskonale. Praca jak praca, wiadomo. Tylko żeby w pracoholizm się nie zamieniła. Żeby się bliźniaki nie zamieniły w pracoholików. Dalej mamy pracę, karierę i zdrowie. I tak jak czytam po kolei, to tak jakby te karty wyprzedzają każdą pozycję. Nie wiem, czy to tylko ja tak czuję, czy to się tak generalnie dzieje. Tutaj w pracy, karierze i w zdrowiu to mamy luxury. Czyli mamy taką full wypas, że tak powiem, jak to młodzież mówi. I tutaj mamy full wypas, czyli cztery kielichy. W tej talii wygląda to na taką wylewającą się z tego kwiatu fontannę dobra i takiego bogactwa, takiego obfitości uczuć też. I tutaj mamy połączenie tej wody z Wisielcem, który właściwie patrzy na tą całą przyjemność i tą obfitość, czy te lejące się z kwiatu
nektary z odwrotnej pozycji. Właściwie może się zastanawiać bliźniak, o co tu chodzi z tą karierą. Na razie bym zawiesił ją na bucie i oddawał się przyjemnościom i niekoniecznie poszedł może do nowej pracy czy coś zrobił. Także jakby to jest taki moment zawieszenia, przed oczekiwania, trochę też przed zmianą i przed podjęciem decyzji, przyjrzeniu się sobie i temu, co w tej chwili robię, z pozycji odwrotnej. Bo czasem, jak się stoi, to tak do końca nie widzi się dobrze, co się dzieje. A tak jak on patrzy z dołu, to widzi, jak z tego kwiata tutaj się wylewa i co to się wylewa, i może za trochę podejmie jakąś decyzję. Także bliźniaki tutaj, jeżeli chodzi o pracę, karierę, to w zawieszeniu. W zdrowiu wygląda to w porządku. Odpoczynek można też poleżeć. Zawsze można poleżeć. To nigdy niczemu nie przeszkadza. Chyba że praca, no i ktoś bardzo lubi ją, więc wtedy to już nie poleży. Dalej mamy małżeństwo i ewentualnie jakieś sprawy prawne. I tutaj nam pokazały się dyski, czyli pięć monet. I tu takie martwienie się. Martwienie się w związku, w małżeństwie. I karmiczna karta sprawiedliwości do tego. Więc dla tych, którzy są w małżeństwach, to może być trudny rok. Może nie dla wszystkich bliźniaków, ale tu jakby szala sprawiedliwości w ręku tej oto sprawiedliwości i ten miecz mówią same za siebie, że może być jakieś zdarzenie, czy mogą być jakieś zdarzenia, które niekoniecznie zależą od Was, bo to są wielkie arkana. I tutaj mamy martwienie się, czyli czasem niepotrzebnie, bo być może wcale nic takiego złego się nie dzieje, no to i może można spojrzeć na to z innej perspektywy, tak jak wisielec patrzy. Natomiast jako ludzie mamy tendencję do martwienia się, więc można by było po prostu zdystansować się, zobaczyć, czy mogę coś zrobić. Jeśli nie mogę nic zrobić, po prostu przyjąć, zaakceptować, to jest chyba najlepsze. Bo potem, jeśli nie zaakceptujemy, to zaczyna nam być trudno w życiu. Także może tutaj się coś wyjaśni. Zobaczę na temat. Na temat tych pięciu monet wraz ze sprawiedliwością poprosimy jedną kartę dla bliźniaka na 2019 rok. Zobaczymy, w jakim sensie. No cóż, może być to w sensie. Niewidzenia tego, że dzielę życie, czy dzielę kielichy z kimś, dla osób, które są w związkach. I tu rozpaczam i właściwie uważam, że to już się coś skończyło i już z tego nic nie ma. Natomiast z tyłu za plecami jest szansa, stoją kielichy i to jest piątka kielichów. Czy chcę na to spojrzeć i może to zobaczyć? Czy właściwie chcę odejść? Bardzo taka też niełatwa ta energia, czyli tutaj można z tym popracować i zawsze nad związkiem można popracować. Także fajnie by było przyjrzeć się sobie i swojemu związkowi i poszukać w sobie. Jeżeli się coś skończyło i nie ma tej miłości, no to rzeczywiście warto też podjąć jakieś decyzje na ten temat. Jeśli natomiast jest jakaś szansa, to też warto zająć się tym i skupić się na tym departamencie, który właśnie omówiliśmy. Dla osób,
które właściwie mają jakieś sprawy prawne, to powinna szala przechylić się na waszą korzyść, pomimo tego, że będziecie się martwić. Także myślę, że nie trzeba się aż tak martwić, bo to i tak niczym nie pomaga. I po prostu zostawić to martwienie się, a i tak wszystko zakończy się tak, jak ma się zakończyć. Najlepiej używać swoich myśli i myśleć bardzo pozytywnie, żeby przyciągnąć do siebie więcej tych pozytywnych. Przechodzimy dalej. Dalej jest miłość, która miłość jest zaczyna się od asa mieczy, bardzo słonecznego. I to jest nie tylko miłość, to jest też pasja i seks tutaj w tym miejscu. Wygląda to bardzo dobrze, ponieważ towarzyszy tej karcie cesarzowa, wielkie arkana. As mieczy to jest idea, to jest jakaś myśl, która do nas przychodzi. Może pójdziecie gdzieś, może zakochacie się w kimś, kto jest bardzo inteligentny albo zaskakujący w swoim myśleniu. Ma świeże spojrzenie, jasny umysł. Być może tak. Lub odnajdziecie na przykład jakąś pasję nową, która cesarzowa tutaj w tej swojej obfitości, połączeniu z ziemią i bogactwem może bardzo pomóc w kreatywności, w tworzeniu nowego. Może to też być ciąża i dziecko dla niektórych. A w seksie to może nowe doświadczenia, czy jakieś przeżywanie, czy dokształcanie się również na ten temat, ponieważ możemy się zawsze czegoś nauczyć, czegoś nowego i zaskakującego. Może jakaś otwartość w związku, więcej intymności. Ale zdecydowanie bardzo dobra energia na poczęcie dziecka, na poczęcie nowego, na zaczęcie nowej miłości. Nowa miłość to niekoniecznie musi zaraz być, zacząć się od dziecka, ale no, czasem tak jest. Dalej mamy duchowość lub podróże, więc i podróże mogą to być. Patrząc na dwie karty, które tutaj się ulokowały, to mamy tutaj rycerza. Nie, mamy tutaj pazia mieczy, który tutaj na chmurze takiej biegnie szybko i w ogóle jest to energia prawdy takiej, takiego połączenia się z energią powietrza. Intelekt w połączeniu z duchowością też może być. Lub też podróże rzeczywiście, może coś nowa, jakaś podróż, ponieważ na drzewie życia paś jest zawsze na najniższym pięterku, czyli tu już na ziemi, o, w tym miejscu. I właściwie my na ziemi będąc fizycznie możemy się przemieszczać, mamy różne metody, to wygląda, może wyglądać na podróż samolotem do innego kraju, lub też krótsze podróże, lub też podróż w duchowość. Wygląda to na dużą podróż w duchowość, ponieważ tutaj mamy kapłankę, arcykapłankę, która właściwie wie, co jest za zasłoną tu z tyłu. My nie widzimy, a ona ma tutaj zwój i jest to taka część żeńska, która połączona jest bardzo mocno z intuicją. Wygląda to na podróż w duchowość tego pazia z tym mieczem i doszukanie się jakiejś prawdy duchowej, może o sobie, może o świecie. Także przed Wami duży rok duchowy, intuicyjny. Zresztą łączenie się z duchowością myślę, że nie przeszkadza. Może wręcz odwrotnie, intuicja podpowiada, gdzie pójść, co zrobić, tylko trzeba jeszcze jej posłuchać. Dalej mamy ambicje i projekty. Przepraszam, to światło się odbija i tak muszę inaczej chyba kamerę ustawić następnym razem. No trudno.
Już tak jest. Postaram się tak trzymać karty, żeby nie oświecały tutaj, nie odbijało się to światło. I tutaj w ambicjach i projektach mamy obfitość. Mamy trzy kielichy, które są po prostu wylewające się, przelewające się obfitością. Jest to świętowanie jakiegoś momentu w życiu, w którym jest dużo, dużo projektów, ale to są projekty, które kończą się sukcesem. Mogą to być też fajne sprawy i jakieś świętowanie z przyjaciółmi, może z rodziną, może z kolegami z pracy, ale też, żeby zakończyć jakiś projekt w sposób, który miałby się zakończyć sukcesem, towarzyszy tej karcie pustelnik, wielkie arkana, i jest to osoba, która właściwie jakby zagląda w siebie dużo, szuka w sobie mądrości. Może to też oznaczać, że żeby dojść do zakończenia, finału projektu, żeby uzyskać to szczęście, żeby to był wielki sukces, należy to znaleźć, to światełko w sobie, i właściwie za tym światełkiem podążać. Po prostu trzeba czuć, że to, co robię, to jest to i że ja to chcę, i wbrew temu, co może świat zewnętrzny gdzieś tam mówi czy szumi, to nie ma znaczenia. Ważne, że ze mną ten projekt jest w zgodzie. To tak samo jak z obrazami. Artysta, jak maluje obraz, to jedynie on wie, jak ten obraz ma wyglądać, i jedynie jego podpis na obrazie to jest ta ostatnia kropka nad i. To tak samo pustelnik mówi: jeśli chcesz mieć obfitość i sukces, zajrzyj do środka, zajrzyj w siebie, i wtedy będzie to wielki sukces. Wielki, no, sukces, powiedzmy. Nie będzie porażki, o. I będzie co opijać kielichami. Dalej doszliśmy do punktu, w którym mamy nadzieję i obawy. O! I mamy tutaj dwie karty. Mamy kartę opresji, czyli 10 buław, która, no, jest to jakby uwieńczenie dzieła, dojście do końca, od asa, przejście wszystkich etapów i dojście do dziesiątki. Ale to jakby nazbieranie zbyt dużo tego ognia, i po prostu czasami za bardzo chcemy i za bardzo jak gdyby kolekcjonujemy nie tylko rzeczy, ale też jakieś doświadczenia, i potem nagle jakby one ciążą nam tak. Dlatego warto się od tych doświadczeń uwolnić. I to jest taka obawa, że dobrze, będę robił różne projekty i będę żył, ale no, potem nagle będę miał ten ciężar na sobie, na swoich plecach, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Po prostu trzeba zrzucić to od czasu do czasu, bo to wtedy jest lepsze dla zdrowia i dla nas. To są wasze jakby obawy. Nadzieje natomiast są na 9 kielichów. Jest to karta spełnionych życzeń. Tutaj właśnie pan w szczęściu siedzi i jest bardzo zadowolony z faktu, że nazbierał sobie kielichów i sobie siedzi. Co prawda jest sam, i tu też może być obawa, że dobra, to nazbieram sobie i będę taki zadowolony, tylko no, jakby nikogo obok nie ma. Może chce się dzielić tymi kielichami. I to jest nadzieja na to, że teraz zaproszę sobie do mojego tutaj fajnego domu, w którym mam tyle pełnych kielichów, kogoś, i będziemy razem wspólnie świętować te projekty i to wszystko, co nam się udało. I zrzucimy może te 10 buław, które tak ciążą. I ostatnia pozycja, która powie nam o problemach i przeszkodach, które ewentualnie mogą się tu znaleźć. I tutaj mamy królową buław, która to siedzi sobie z takim przedziwnym ni to kotem,
który trochę ma twarz dziecka, powiedziałabym. Jest to taki pantera może troszeczkę, ale jest to ognista królowa. Ona po raz kolejny tu się pokazuje, ponieważ mamy tu wcześniej w drugiej pozycji, która mówi o finansach. Też ją mieliśmy. Ona troszeczkę łagodniej wygląda, bo z tej talii Ryder Smith jest taka milsza. Natomiast ta królowa tutaj to trochę jak statua wolności wygląda. Więc może to być osoba, bo mówiliśmy o ewentualnych wrogach, której nie widzicie, która może Wam tutaj w tym 2019 roku przeszkadzać, bo tutaj pani stoi, jest 8 mieczy, znowu kolejna ósemka w Waszym czytaniu i ma przepaskę na oczach i w zasadzie nie widzi, że mogłaby właśnie wyjść z tych zagmatwanych myśli i zobaczyć, że mogłaby właściwie uwolnić się bardzo łatwo. Natomiast też w odniesieniu do tej królowej buław, gdyby to była osoba, to ta kobieta mogłaby nie widzieć, że ktoś obok niej jest, bo ta królowa może być też taka paląca. Ale patrząc na problemy i przeszkody, to zbyt dużo ognia i pośpiechu i takie rozpalenie tego takiego ogniska z tego asa, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej, może spowodować, że to ognisko będzie zbyt wielkie i za dużo szkód zrobimy. Także to może być taki problem i przeszkoda. Tudzież myśli, za dużo myśli i takich iluzji właśnie tylko w głowie gdzieś. Ona po prostu nawet nie pomyśli o tym, żeby odciąć, zdjąć, przeciąć na którymś z tych mieczy, ostre są przecież, te ręce rozwiązać i właściwie pójść, zdjąć przepaskę i pójść do życia. Także to są Wasze problemy, przeszkody i ewentualni wrogowie. Myślę, że sam bliźniak może być dla siebie wrogiem, jeśli zapętli się w takie właśnie myślenie niekoniecznie dobre. Natomiast królowa, tutaj ja ją wtedy mogłabym odczytać, że jest złą królową, tak? I miota ogniem i pali wszystko po drodze, więc warto by było zobaczyć, jak dalece jestem kreatywna, kto mnie otacza w moim środowisku. No i tyle właściwie na ten temat. Dobiegliśmy ku końcowi z 12 pozycjami i teraz popatrzymy jeszcze na życie uczuciowe, na to, co w relacjach, bo to zazwyczaj bardzo fajne. To jest talia The Art of Love. Ja już ją tasowałam wcześniej, ale teraz jeszcze kilka razy. Ku pomyślności i informacji dla bliźniąt na 2019 rok. Karty te są bardzo sztywne i niekoniecznie się najlepiej kasują. Tasują, przepraszam. Nie wiem, dlaczego się wybrała karta, która jest do góry nogami. One zazwyczaj nie są do góry nogami. Tutaj jeszcze zapomniałam dodać, że w tle mamy kartę Świat i to są wielkie arkana, czyli to jest właściwie. To są wielkie arkana, 20, numer mają 21, czyli to jest takie uwieńczenie, zakończenie podróży głupca, który doszedł do celu i zakończenie pewnego etapu w życiu, więc może ten rok 2019 w otoczeniu jakoś ma energię zakończenia, jakiegoś doprowadzenia jakiegoś projektu ku końcowi, zakończenia nauki może.
I to od razu też mówi o tym, że będzie nowy początek, tak jak to wcześniej mieliśmy, którąś z kart. Przedziwnie, w drugiej talii znowu jest ósemka na spodzie i to jest też 8 buław z kolei. Tą energię mieliście tutaj w podstawach tak samo, w energii, z którą wchodzicie w rok 2019. I to mówi o takim pośpiechu trochę też, o tym, że szybko mogą różne sprawy się dziać, więc może trzeba troszkę zwolnić albo poczuć, czy to rzeczywiście ja się spieszę, czy tylko tak mi się wydaje. No dobrze, zobaczmy teraz. Mamy 10 serc i to jest taka kulminacja. Ta karta w odwróceniu, co tu nam się pokazało? Paść drzew, czyli dreamer, czyli taki paść, który marzy. Na razie ją zostawię w ten sposób, chociaż te karty właściwie nie czyta się ich odwrotnie. I tutaj mamy pazia serc tak samo, czyli mamy dwie karty. Tutaj z jednego odwrócę ją, bo to mi jednak przeszkadza i uważam, że one powinny być w ten sposób czytane po prostu. Taką decyzję podjęłam i koniec. Mogę ją przeczytać, jaka jest konotacja negatywna, no ale to za chwilkę. Także mamy tutaj kielichy i mamy tu monety, czyli mamy i ziemię, i uczucia. Jeżeli chodzi o ziemię i o kielichy, to nie ma tutaj żadnego wielkiego konfliktu. Raczej powiedziałabym, że to dobrze, bo ziemia zawsze potrzebuje wody, żeby urosły na niej różne rośliny i nie tylko. I my potrzebujemy wody. Także mamy tutaj przepiękne karty The Art of Love. Kulminacja miłości po lewej stronie. Bardzo piękne spełnienie też, które może się zdarzyć bliźniakom, pomimo tutaj wcześniejszych przeszkód, które ewentualnie mogą się zadziać, bo wiadomo, czytanie jest ogólne, więc to różnie jest. Jeżeli chodzi o tych dwóch paziów, to mogą by to być to młodzi ludzie, mogą być to dzieci, ponieważ zazwyczaj są to dzieci. Jeden jest marzycielem, a drugi jest serc jest niewinny. Jest taka niewinność, miłość i serce otwarte, i w tym, który marzy, to marzy o spełnieniu i też marzy o fajnej miłości. Bo jest tu biały ptak w środku i dużo słońca. Także w relacjach z ludźmi wygląda to według mojej opinii i tego, co czuję, patrząc na te karty, wygląda bardzo dobrze. Możecie doświadczyć fajnych związków, możecie spotkać kogoś, single mogą spotkać kogoś fajnego na swojej drodze. A ludzie, którzy już są w jakichś związkach formalnych czy nieformalnych, mogą poczuć spełnienie w relacjach. Także bardzo ładna energia, miłość. Życzę wszystkim, żeby kwitła zawsze i wszędzie. Teraz jeszcze zamkniemy czytanie kartami wyroczni. Są to karty energii. Można je czytać w odwróceniu i można je czytać również na wprost. Jedna karta dla bliźniaka. Dla bliźniąt. Przepraszam. Na rok 2019. Dobrze. Czyli mamy w odwróceniu kartę numer 10. Pokażę ją w ten sposób.
czyli ostrzeżenie o sztormie, ale jest ona w odwróceniu, więc zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia podpowiedź w odwróceniu i zobaczymy, jaka jest afirmacja. Afirmacja jest taka: mam moc, żeby pokonać wszystkie przeszkody. Bez znaczenia, co się dzieje, ja i tak jestem mocna czy mocny i jestem, wierzę w siebie i jestem skierowany do wnętrza i do swojej mocy. Jeśli jest ta karta w odwróceniu, to pokazuje, że ciemny czas już minął i że teraz twoje serce odnajdzie lepsze czasy i więcej słońca. Nowe światło przyniesie zmianę kierunku i jakieś takie, jakby z kompasem, namierzenie, czy w dobrą stronę idę, tak jak tutaj mieliśmy do wyboru tutaj w drugiej pozycji, co wybieram, dwie buławy. I prośba jest teraz żeby przemyśleć, gdzie chcę pójść dalej i następnie, czyli zawiesić się trochę i być jakby w połączeniu ze sobą, tak jak robi to pustelnik, żeby wiedzieć, gdzie dalej chcę pójść. Spędź trochę czasu na refleksji i na medytacji, jeśli możesz, nawet 5 minut dziennie. Jaka jest lekcja dla mnie? Pamiętaj, że czy to jest miłość skierowana do siebie, czy jakieś umocnienie siebie, to zawsze są to lekcje przerobione. I to te lekcje przerobione przyniosą Tobie nową drogę życia. Także bardzo fajny przekaz na 2019 rok dla bliźniąt. Życzę wszystkim dobrego roku, dobrych świąt. Dziękuję za uwagę i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i do przyszłego razu.